ponoć możemy stać się niewidzialni, kiedy wskoczymy do śnieżnej kuli na mapie respawnu. Ale żeby to zrobić, musimy, moi kochani, pierwszy się tam podbudować. No jestem mega ciekawy tego mitu. Hop! Dobra, doskoczę, doskoczę. Jest git. Rób kulę śnieżną. Szybko! Szybko! Dobra, ukrywamy się. I co teraz? Stój! Startuj, startuj, startuj! Dobra, wystartowałem, zanim spadłem. I uwaga, wyskakujemy. 3, 2, 1, go! O kurde! Czy wy to widzicie? Jestem niewidzialny! Film powstał we współpracy z Epic Games oraz Nvidia. Dzisiaj, moi drodzy, przedstawiam wam sekrety, mity oraz nowości, które zostały dodane do gry wraz z nowym sezonem. Mapa główna została zmniejszona o 30% względem mapy z poprzedniego sezonu, dzięki czemu zapewniasz szybsze tempo rozgrywki i więcej akcji podczas meczów Battle Royale. Nowa grafika stała się o wiele bardziej wyrazista i realistyczna. Nowe, większe i lepsze biomy z zielonymi trawami, bujnymi lasami, błyszczącymi lodowymi skałami robią wrażenie. Wszystko to stało się możliwe dzięki zastosowaniu nowego zaawansowanego silnika Unreal Engine 5. Budynki są renderowane w czasie rzeczywistym, na podstawie milionów wątków, a każda cegła, kamień, drewniana deska i wykończenia ścian są modelowane. Lumen zapewnia wysokiej jakości śledzenie promieni na błyszczących materiałach i wodzie, wraz z globalnym oświetleniem w czasie rzeczywistym przy 60 fpsach. Od teraz wnętrza budynków, postacie oraz ich skiny reagują na oświetlenie, rozpraszając światło na pobliskie obiekty i powierzchnię. TSR, czyli super rozdzielczość czasowa, pozwala na uzyskanie wysokiej jakości grafiki przy większej liczbie klatek na sekundę. Dzięki zastosowaniu technologii obecnych w kartach graficznych Nvidia GeForce RTX możemy sprawić, że nasza rozgrywka może przenieść się na zupełnie inny poziom. No to teraz, moi drodzy, wam pokażę, co trzeba zrobić, aby odblokować pełny potencjał gry Fortnite. Kiedy jesteśmy w grze, wchodzimy w ustawienia graficzne. Ja sam osobiście posiadam kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2070, więc nie będzie problemu, żeby to odpalić. Tryb renderowania klikamy oczywiście DirectX 12. Zjeżdżamy teraz na sam dół do zaawansowanych ustawień grafiki i wybieramy tryb niskiego opóźnienia Nvidia Reflex, włączone plus wzmocnienie. Zastosowujemy zmiany i teraz mamy poprawnie zoptymalizowany Fortnite. Dzięki kartom Nvidia GeForce RTX mamy więcej klatek na sekundę i niskie opóźnienie, co pozwala nam wydajnie grać. Nvidia Reflex zapewnia przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami dzięki redukcji opóźnień systemowych. Niższe opóźnienie systemowe pomaga zwiększyć precyzję celowania. Gry kompetytywne, takie jak Fortnite, wymagają maksymalnej liczby klatek na sekundę oraz najniższego opóźnienia systemowego. Szybsza karta graficzna zapewnia wyższą częstotliwość odświeżania obrazu. W związku z tym, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w sklepach komputronik.pl czekają na was mega promocje na karty graficzne Nvidia GeForce RTX, laptopy i monitory z wysokim odświeżaniem z technologią G-Sync. Link do oferty oczywiście znajdziecie w opisie, zaglądajcie, a teraz lecimy sprawdzić kolejne mity. Czy Battle Bus startuje jak rakieta? Spójrzcie na to! Wow! Co jest? Mit potwierdzony. Battle Bus w tym sezonie jest zasilany rakietą. Nieźle. Czy w nowym sezonie można jeździć na lamie? Poczekaj, poczekaj, malutka. Stój! Bo chcę na ciebie wskoczyć. No jak widzicie, na lamie nie da się jeździć, więc mit opalony. Czy nowym młotem możemy odbijać się od wody? Sprawdźmy. Raz. Dwa. Od dna. Trzy. Co jest? Cztery. Wow! Tego się nie spodziewałem. Mit potwierdzony. Czy nowym młotem możemy zniszczyć beczkę? Co? Jeszcze raz! Boom! Co jest? Beczka się odbija! Dobra, sprawdźmy na kewlarze. 3, 2, 1, boom! 3, 2, 1, boom! Nie no! Jak widzicie, nie da się rozwalić młotem beczki. Mit obalony. Czy crossem można jeździć po wodzie? Sprawdźmy. Uwaga. Jedziemy normalnie. Spójrzcie na to. Da się, ale... Jak widzicie, po chwili wpadamy do wody, więc mit na pół obalony, na wpół potwierdzony. Teraz, moi kochani, czas na pewien sekret. Przed nami znajduje się korporacja, która występowała w drugim sezonie rozdziału drugiego i wydobywała ropę koło Fortylli. Ta miejscówka nazywała się Platforma Wiertnicza. Jest szansa, że fabuła z tamtego sezonu będzie kontynuowana, albo nawet i sama platforma powróci do gry. Czy na mapie co jakiś czas pojawiają się szczeliny, które teleportują nam różne miejscówki z innych sezonów? Mit potwierdzony, spójrzcie na to. Lecą na mnie jakieś wilki, które przyleciały w kontenerze. Co jest? Więc mit potwierdzony. Czy można wskoczyć we dwoje do kuli śnieżnej? Uwaga, ulepmy ją. Proszę bardzo. Okej, Szaków, skakuj pierwszy. Jestem.
I ja też się normalnie, stary! Toczymy się na dół, co to jest? Ciekawe, czy może wskoczyć cały team, to było coś pięknego. Na 100% stary. Mit potwierdzony. A tutaj mamy kolejną miejscówkę, która powróciła z przeszłości przez szczelinę. Zobaczcie, ile beczek z Kevem. Nice. Siema. Wypadnie z ciebie jakaś fajna broń? Może jakiś auk mityczny? Niestety nie. Czy przy pomocy młota możemy wyłowić ryby? Sprawdźmy to. Boom! I co? Boom! No jak widzicie, niestety rybki są szybsze od młota. Mit obalony. Czy zeskakując z dużej wysokości z młotem, zginiemy? Uwaga! Odbijamy się i lecimy! Boom! Woohoo! Boom! Jak widzicie, młot amortyzuje upadek i to nieźle, więc mit obalony. Czy w nowym sezonie można odpalić grę w trybie laboratorium bojowe? Sprawdźmy to, moi drodzy. Zero budowania, tryb kreatywny, arena, ratowanie świata, naparzanka, królewska impreza, lądowisko legend. Co jest? O kurde, nie wiedziałem. Więc moi kochani, mit potwierdzony, laboratorium bojowe zostało usunięte. Możecie napisać F-kę w komentarzu dla laboratorium. Czy możemy wypaść za mapę? Sprawdźmy to. Jesteśmy na wyspie startowej i lecę, lecę! Uderzyłem coś i co? Wow! Ej, co to? Co to była za malutka wysepka pode mną? Spójrzcie na to. Patrzcie. Coś tam jest zbudowanego. Jakaś tajemnicza farma. Jak widzicie, da się wypaść za mapę. Mit potwierdzony. Czy w nowym sezonie znajdziemy ulepszone skrzynki? Sprawdźmy to. Oczywiście, że tak. I spójrzcie. One wyglądają może troszeczkę inaczej. Albo po prostu ta grafika jest teraz o wiele, wiele lepsza. Wow. Złoty PM-ik. Nieźle. Mit potwierdzony. Ponoć jak ustawimy mapę świata w trybie kreatywnym, możemy wejść pod spód. Ustawiamy i sprawdzamy. Aktualnie znajduje się pod... W którym miejscu? Gdzieś tutaj. Nie potrafię nawet tego określić. Aktualnie znajduje się generalnie pod mapą w sezonie czwartym. Czyli mit potwierdzony. Ciekawe, co tu ciekawego mogę znaleźć. Wow, a teraz jesteśmy aktualnie pod punktem zerowym. I zobaczcie, go tutaj... Nie ma, czyli punkt zerowy totalnie zniknął w sezonie czwartym. O kurde. Czy nowym motorem możemy przejechać przez ścianę? Uwaga! Na początku drewniana. Let's go! I boom! Wow! Udało się, mit potwierdzony. Jeżeli chodzi o ścianę drewnianą, teraz czas sprawdzić, czy betonowa też pęknie. I uwaga! Boom! A, jak widzicie, drewniana tylko pęka. Więc mit... W połowie potwierdzony, dokładnie w 1/3. Czy możemy się uleczyć nowymi meduzami, kiedy w nie wjedziemy? Uwaga. Woo! Okej! Udało mi się zahaczyć i uleczyć, jeszcze raz. Woo! O! Tamta potraktowała mnie jako wroga i wybuchły. Najgorzej. Więc trzeba być ostrożnym. Mit potwierdzony i też obalony. Czy pod lodową wyspą znajdziemy zamarznięte budynki Tilted Towers? Sprawdźmy to. I uwaga, moi kochani, jesteśmy już... pod Big Benem, dzwonem z Tilted Towers i jak widzimy, tutaj innych budynków niestety nie ma. Jest tylko wyłącznie jeden Big Ben, więc mit obalony. Spójrzcie na to! Czarny kurczak, tak? Chodź tu! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, mój wariacik, stój! No nie mogę cię podnieść, wracaj! Naprawdę, on nie jest biały, to jest szary albo czarny kurczak, ale wiksa! Czyli zwierzęta w tym sezonie mają kolory. Mit potwierdzony. Spójrzcie na to. Znalazłem jeszcze. Czy to jest czarny dzik? Tak. Czarny dzik. Spójrzcie na to, jaki piękny. Wow. Czy przy pomocy młota można zatrzymać nadjeżdżającego oponenta? Dawaj, szaku. Sprawdźmy to. Ale jest zły. Ale jest zły. Woo! 75. Odbiłem go. O kurde. To jest mega mocne. Czy możemy otworzyć nowe kanały? Wow, co jest? Chyba nie da się tego rozwalić. A coś mi się wydaje, że to jest jedna z tajemnic tego sezonu. Na chwilę obecną nie możemy jej odkryć, więc mit obalony. Czy jadąc motorem możemy strzelać? Uwaga, pistolecik. Normalnie, spójrzcie na to. Kieruję i strzelam. Ale wiksa, zarąbiste. Mit potwierdzony. Czy w tym sezonie spotkamy Kevin Cube'a? Wow, spójrzcie na to. To jest pozostałość po Kevinie, jakaś jego część, którą możemy uderzyć. Okej, okay. I co się wydarzy? On się ładuje! Jest fioletowy! To na pewno jest Kevin! Woo! I poleciałem! Wow! Ale bajer! Czy uderzając w Kevina możemy w coś trafić? Uwaga! Spójrzcie na to! Jak uderzam w Kevina, pojawia mi się celownik i...
Leci dosłownie w tym kierunku kamień, którym chcę? Puszczam? 3, 2, 1, BUM! O kurde! To było mocne! Mit potwierdzony! Wow! A czy rozwala struktury? Mamy z przodu kilka beczek, sprawdźmy to. Dobra, lecisz, wariacie? BUM! Tak! Rozwala, ale pojedynczą strukturę. Czy przy pomocy kawałka Kevina możemy kogoś zabić? Uwaga! Celujemy troszeczkę niżej teraz! 3, 2, 1, BUM! Nie, no kurde. Ile dostałeś za całą stówę, nie? Wszystko, stary. To jest coś świetnego, mit potwierdzony. Uważajcie, bo to jest naprawdę mega mocne. Czy używając młota możemy się zgliczować? Spójrzcie na to, teraz biegnę. W prawo, w lewo, a wydaje się, jakbym cały czas biegł w miejscu. Uwaga, czy się teraz odlaguje? Sprawdźmy to. Skok, wślizg, skok, wślizg, skok i... Jeszcze raz. Jak widzicie, możemy się zbugować. Teraz biegam. Udało mi się to zrobić po pewnym czasie. Jeszcze raz spróbujmy. O! Jak widzicie, jestem zbugowany. Więc z tym młotem ostrożnie, mit potwierdzony. Czy możemy założyć na motor ściankę jak na samochód? Bum! Ej! Dlaczego nie? Ja bym chciał motor, który by rozjeżdżał ściany. Niestety, mit obalony. Czy jadąc na motorze, możemy schować się w krzaki? Uwaga! O! Jednak nie. Mit obalony. Czy na złotych miejscówkach można wylądować na dronach? Uwaga! Tak! Można! I uwaga! Bardzo słaby lucik. Ale mit potwierdzony. Czy koszt każdego następnie wylosowanego perka jest droższy? Losujemy drugi raz. Kosztuje nas to 100 golda. I trzeci i czwarty, czyli ilość sztabek się nie zwiększa. Więc mit obalony. Czy znicze, które stoją koło cytadeli i w nie wskoczymy, nas podpalą? Sprawdźmy to! Woo! Co jest? Nie zadają damage'a? Co? A myślałem, że się podpalimy. No szkoda, mit obalony. Jak dobrze wiecie, teraz sprintując, możemy przeskoczyć przez przeszkodę. Ale czy możemy przeskoczyć przez okno? Bierzemy rozpęd i uwaga! Ej, co jest? Nie da się przeskoczyć przez okno? Najgorzej! Mit obalony. Czy boss poprzedniego sezonu, czyli Herald, nadal jest w grze? Uwaga! Tak, to ona! Wow! Spójrzcie na to! Została zamieniona w drzewo. Tylko że, kurczę, w tym evencie to ona wyglądała 10 razy większa. No ale jak widzicie, nadal jest w grze. Więc prawdopodobnie może jeszcze w tym sezonie powrócić. Czy na wyspach lodowych są tak silne wiatry, dzięki którym możemy latać? Uwaga, 3, 2, 1, go! I... Tak jest! Zobaczcie na to! Między kamieniami jest tak silny przeciąg, że możemy latać. Mit potwierdzony. Wow, ale bajer. Jak dobrze wiecie, na mapie pojawiła się nowa firma konkurencja dla Ślurpa i te beczki też dają jakieś dodatkowe umiejętności. Czy to prawda, że jak rozwalimy tą beczkę, nasza stamina nie będzie się kończyć? Uwaga, jak widzicie, pasek staminy się podświetlił i cały czas biegniemy bez zmęczenia. Wow, czyli mit potwierdzony. Kozackie to jest. Czy na nowy motor możemy nałożyć super koła? Uwaga, bum, ej! Co jest? Wracajcie! Jeszcze raz! Bum! No niestety się nie da. A szkoda, ja bym chciał zobaczyć motor na takich wielkich kołach. Mit obalony. Czy miejsce, pod którym znajduje się punkt zerowy, może otworzyć Midas? Tutaj mamy taki złoty przycisk i uwaga! No niestety, jak widzicie, nie mogę z tym nic zrobić. Nie da się tej betonowej klapy niestety otworzyć. A może tutaj spróbować trzeba? Nie, mamy tylko i wyłącznie skrzyneczki. Jak widzicie, Midas nie ma takiej mocy, więc niestety mit obalony. Teraz wam zdradzę kolejny sekret. Na mapach pojawiły się nowe miejscówki. Między innymi jest to Saucy Sausage, czyli taka soczysta kiełbasa. I prawdopodobnie, jak wejdzie event z Mr. Beastem, no to będzie konflikt między Mr. Beastem a wszystkimi lokalnymi knajpami, które znajdują się w Fortnite. Więc zamiast tych lokali w grze zobaczymy Mr. Beast Burger. Jak dobrze wiemy, Midas zamienia wszystko w złoto, ale czy młot też zamieni w złoto? Sprawdźmy. Uwaga. No niby ten młot ma złote końcówki. Wyrzućmy go. Tak. Jest delikatnie pozłacany. Mit potwierdzony. Nieźle. Czy mając dwa młoty w ekwipunku, możemy podróżować bez końca? Czyli każdy młot ma 4 użycia, czyli drugi, trzeci i teraz przełączam. Tak. Nie ma delaya. Czyli możemy je używać na zmianę. Wow. Ale to jest dobre, ja dziękuję. Wyobrażacie sobie mieć cały ekwipunek młotków? To mapę przelecicie od razu kilka sekund. Mit potwierdzony. Czy można odbić się młotkiem od launchpada? Sprawdźmy to, uwaga, obrót, bum. Co jest? Bum, o,
teraz wyszło. Czyli możemy się odbić, ale wyżej nie polecimy. A szkoda. Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, zostaw łapeczkę w górę i napisz w komentarzu: uwielbiam serię Pogromców Mitów. Nie zapomnijcie sprawdzić oferty komputernika, link macie w opisie. Trzymajcie się, hej!